Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Niestety komentuję ten film po nagraniu, dlatego, bo nie nagrał mi się dźwięk. Generalnie w samym filmie rzeczą, którą chciałem wam tutaj pokazać, to mianowicie ile będziemy w stanie mogli zebrać paczek w godzinę. Będziemy generalnie korzystać sobie tutaj z metody jobwarpsowej. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi w metodzie jobwarpsowej, to chodzi generalnie o to, że na mapie mamy różnego rodzaju stworzone prace tak zwane. Czepamy się po prostu konkretnie w to miejsce, które jest nazwane jako startem. Jakby na tym polega cała metoda, czyli taki trochę teleport po mapie. Oczywiście też jeszcze więcej sobie możemy tych robot włączyć, bo tylko mam tam poszczególne. Ja sobie to jeszcze włączyłem wyścigi, żeby było trochę więcej tych punktów, bo wiadomo, paczki są w nowych miejscach. I tyle. Dodatkowo jeszcze do tego mamy interiora z terabajtem. Dało mi się takie coś odnaleźć, że ktoś już chował. Nie wiem w sumie dlaczego, jak to zrobił, ale ważne, że jest, nie? Jakby jaki proces był tego, jak oni to udało mu się to zrobić, nie mam absolutnie pojęcia. Ważne, że jest. No i do samego panelu oczywiście podchodzimy, robiąc sobie tę metodę jobwarpsową. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to oczywiście link do filmu, w którym wyjaśniam dokładnie, o co chodzi, jest w... No i odpalamy. Generalnie będę leciał tak, żeby łatwo mógł sobie policzyć te wszystkie magazyny, będę leciał po kolei. Czyli mamy tutaj te ładunki, po 3 skrzynie będę brał, no i po kolei. Tak, lecą po kolei magazyny, bo nawet w sumie nie wiem dokładnie, jak one są nazwane, bo niestety nie mają nazwy, nie da się ich zmienić. A przydałoby się też zmienić nazwę tych magazynów. Zaczynamy sobie, klikam sobie pierwszy magazyn, dostajemy tam połączenie, wychodzimy i dostajemy gdzieś możliwość tutaj się przeteleportowania. No i widzimy, że od razu tam nam się zrespiła skrzynia, także od razu w ten punkcik. Pyk, pyk i już widzicie, zaraz będziemy na miejscu. Bardzo szybko to idzie. Obstawiałbym, że maksymalną ilość takich misji, jaką mógłbym zrobić, bo myślę, że do 5 minut takim sposobem dałbym radę. Może nawet szybciej. Na pewno 12 misji wydaje mi się, że będzie w zasięgu mojej ręki. Dużo mimo wszystko to może być. Nie wiem w sumie, jakby się robiło bez, bo nigdy nie zasuwałem. Albo nigdy nie zasuwałem, że bardziej powiem. Nie pamiętam, ile robiło się na godzinę. Nigdy tego tak nie sprawdzałem bezpośrednio. No nie wiem. Generalnie najlepsze misje, jakie chcę, żeby mi się trafiały, to oczywiście z pojazdem. Dlaczego z pojazdem? Ponieważ zawsze bym miał po 3 skrzynie. I chodziłbym na tym najlepiej, niż oczywiście po jednej, bo kiedy mamy pojedynczo, czy niekiedy są rozwalone po różne boty, najlepiej sobie zabrać jedną skrzynię i lecieć dalej, bo gdyż to się czasowo zwyczajnie nam nie będzie opłacało. No chyba, że bardzo blisko tego magazynu są, no to okej, jeszcze można to zrobić i będzie można sobie je zabrać. No i oczywiście boty nas będą atakowały, no bo tak to po prostu jest. My i tutaj potrąciłem sobie gości z gangu i trochę się wkurzyli na mnie, ale tam mniejsza. Ważne, żebyśmy sobie ładunek a potem typiemy się bezpośrednio. Robajta i pyk. Jesteśmy. Jakie to? Skanujemy sobie, bierzemy następny magazyn. Będę brał je po kolei, żeby było też mi łatwiej później policzyć ile tych skrzynek. Oczywiście udało mi się ich kraść. Będzie ich trochę, na pewno. Obstawiam, że do około 12 dam radę, ale... Bez sonu niestety. Strony jestem zrobić to w sposób tradycyjny, ale myślę, że tak będzie dosyć łatwe, bo się wylosuje, bo mamy generalnie samochód. Samochód jest najlepszy. Chciałbym, żeby zawsze mi się ten samochód losował. Przecież na samochodzie będę miał oczywiście najwięcej skrzynki, to znaczy, że najwięcej zarobię. I takich botów, którzy będą mieli skrzynki, tym lepiej. Zwłaszcza, że kiedy już tutaj dojedziemy, będziemy mogli oczywiście wiedzieć, jak dużo udało mi się dostać w tym magazynie, chociaż moim zdaniem, jak biorąc takie magazyny, tak jak ja tutaj, czyli ten jeden, potem ten drugi, to nie, że powinienem generalnie brać się na przemian. Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, żeby te dwa zapełnić, a taki sposób ja zapełniam dwa jednocześnie. A nawet nie dwa, a pięć jednocześnie zapełniam, przez co w zasadzie w żadnym nie mam paczek, można by tak to powiedzieć. Ale będę próbował oczywiście jak najwięcej zrobić, bo ogólnie mówię, cel jest tego, żeby policzyć, ile ja zrobię tych misji. Ile dam radę zrobić tych misji, a nie w zasadzie ile dam radę jak najszybciej zarobić, bo... Chociaż to też się trochę można tyczyć, bo można byłoby to wszystko ze sobą połączyć. Misje, jak tutaj widzicie, się różne trafiają, pokąd od takich, gdzie mamy pojazd, po takie to jak teraz tutaj właśnie, że jestem na obserwatorium i muszę generalnie zlikwidować cele. A akurat misja z likwidacją celi nie jest jakaś taka zła, co prawda trochę się powtarza przez co... No taka, no wiecie. Ale ja niestety, że tutaj mam... sobie oszczędzać amunicję wybuchową, bo nie chcę mi się wchodzić. Musiałem walić ze standardowej snajperki, a mi się nie udawało. Więc wziąłem jak widzicie swojego opresora i postanowiłem, że wyjaśnię tych botów swoim opresorem. A że daleko nie uciekną, no bo ja sobie po prostu przelecę przez budynkiem, to oni nie mają drogi ucieczki. Dom tutaj pomyślałem, bo nie wiedziałem, czy to...
ją mam bić. Jakiś randomowy, kurde, pedzik, co sobie biegnie, ale okazało się, że to jest ona. No to ja wiem, przyjechałem tym opresorem z użyciem boosta, ale jakoś to przeżyła, mimo że poleciała na drugą stronę ulicy. No to dobiłem ją z rakiety. I teraz jak najszybciej oczywiście zmierzam po tutaj zostawioną dla mnie furgonetkę. Przez nasza oczywiście sobie jedziemy. Oczywiście tutaj wykorzystamy taką rzecz, że no niestety nie miałem żadnej pracy przygotowanej, żeby sobie pominąć pościg, więc zadzwonię do Lestera, żeby uniknąć pościgu i oczywiście w ten oto sposób jak najszybciej damy się z powrotem do bazy. No szybko zadzwonione, już pościgu nie ma, paczka dostarczona i tam oczywiście widzę bota, że sobie stoi i czeka, żeby mu dać zlecenie, więc za te 7,5 tysiąca proszę załatwiać paczkę już. Weź sobie paczkę. To już oczywiście pierw sobie chcesz zadzwonić do Lestera przed tym, żeby załatwić sobie botę, dzwonię. Tutaj klikam, żeby wkręcić się na akcję, dostanę za chwilę zaproszenie botowi. Tutaj klikamy, żeby poszukać paczuchę. W sumie jest już ogarnięte. Teraz trzeba się tego przetepać oczywiście. Terobajta i nas zasuwać. Dalej robić następną misję. Tak to w zasadzie będzie wyglądało w skrócie, nie? Cały czas będziemy się oczywiście teleportować. No technika Jopros. Trochę nudno można by powiedzieć, nie? W kółko robimy, można powiedzieć, że to samo. Typamy się, teleportujemy tu, tam. Zabieramy pojazd. Ogólnie te paczki nie należą do takich mega ciekawych rzeczy w GTA Online. Jak mówiłem, ja nie jestem fanem paczek, nie lubię tych paczek bardzo. Zastanawiałem, gdzie w sumie się przeteleportować, czy bliżej tego obserwatorium, czy może dalej. Zdecydowałem, że dalej, bo tam może być trochę problem, jeżeli chodzi o pojazd, bo może zrespić się na parkingu. W zasadzie jak tutaj już wyszedłem z tego teleportu i trochę tam się zbliżyłem, w zasadzie się nie pomyliłem i nawet bardzo dobrze sobie wybrałem. Gdyż, no niestety jak tutaj będziecie mogli zobaczyć, pojazd, który tutaj mam, od razu został już przechwycony przez policję. Niestety nie mogę ich walnąć z rakiety, bo jak ich walnę z rakiety, to rozwala sobie pojazd, więc troszeczkę tutaj były problemy, jak to zrobić, więc wyhamowałem się. Od razu wyciągnąłem po prostu karabin i powiedziałem, że będę w takim razie do nich tutaj walił. Walił jak najszybciej się oczywiście da, jednakże też były dosyć pancerne, przez co no niestety nie udało się od razu tego ściągnąć, ale jak podjechałem dalej, zdecydowali się, że się na mnie zatrzymią specjalnie. Więc tutaj po prostu łatwo, szybko ściągłem, wszedłem do pojazdu, prawie że padłem, ale to tam mniejsze, nie? Chciałem tylko jakiś kawałek się od nich odsunąć, żeby bezpiecznie mógł włączyć telefon i odpalić akcję, którą właśnie sobie przygotowałem, po to, żeby móc pominąć pościg. I pościg łatwo został pominięty, przez co, no już mnie nie gonili, jak widzicie. Przez co, od razu wszedłem sobie do pojazdu i zawiozłem nasze paczuszki prosto do magazynu. Paczki zawiezione, kolejnemu botowi daję zlecenie, żeby zbierał paczuszki, nie obija. Tutaj oczywiście dzwonię z powrotem do Lestera, tylko miałem misklika i trafiłem do mechanika zamiast do Lestera. Ale dzwonimy do niego z powrotem, żeby dał nam tutaj robotę, żebyśmy mogli znowu pominąć pościg, jak będzie taka potrzeba. Bo nie wiem, czy ona nie zniknęła, ale lepiej się, wiecie, zabezpieczyć na zapas i kolejną robotę dla nas znalazł. Także tepamy się z powrotem do wnętrza Terobajta. I zaczynamy jakąś sobie kolejną tutaj misję zabierać. Teraz magazyn numer 5, także do magazynu numer 5. Zabieramy paczuszkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I dobra, kiedy już się zrespiliśmy, tutaj od razu widzę, że już będzie u góry. Wygląda to jakieś takie dziwne miejsce, więc ja już tutaj obstawiam, że może nie być za ciekawie. Mogą być to jakieś losowe boty. Oby oczywiście nie, bo nie chciałbym, żeby były losowe boty. Tam szczerze powiem, że do końca nie pamiętam, co już było w tych misjach, więc no... Tam wiecie, jak to komentuję, nie wiem dokładnie, co tam było. Ale pamiętam na pewno to miejsce, kiedy próbowałem wejść do góry. Ja próbowałem wejść oczywiście na prawo do góry, ale ta postać cały czas spadała, nie? Próbowałem, czy w ogóle się uda mi. Nie dało mi się, więc zdecydowałem się, że pójdę drugą stroną. I tutaj bardzo ważną rzecz powiedziałem. Jak jedną drogą się nie da, być może druga będzie ta właściwa. Ta druga była ta właściwa, co prawda tutaj zmarnowałem trochę czasu, bo mogłem jednocześnie zamiast próbować wejść pod tę górkę, użyć trzeciej drogi, czyli użyć gdzieś indziej Job Warpsa, gdzie mógłbym mieć od razu bezpośrednio obok siebie tego profesora i tam po prostu wlecieć, a nie bawić się w skakiwanie. Ja trochę się nazwijmy, że nie pomyliłem, bo zobaczyłem tutaj, że ciężarówka jest otwarta, to znaczy, że gdzieś są boty. Chciałem użyć aplikacji Traficy, Track City.
po prostu przejechać sobie i znaleźć te ciężarówki. Ostatniej, trzeciej dopiero udało mi się to znaleźć. Wszystko tam już pominąłem, tamten fragment, to mówię, była pusta ciężarówka, dopiero trzeciej udało mi się znaleźć. Na szczęście to był pojazd, także super sprawa. Od razu czym prędzej zawiozłem sam pojazd sobie do magazynu. Zadowolony, że mam kolejne trzy paczuszki. Kiedy już dostarczyłem, oczywiście trzeba iść do bota, trzeba dać mu zlecenie. Niech zbiera paczki, niech wie, że powinien zacząć pracować, a nie stać w miejscu w telefonie. Szkoda czasu. Pracuj, zbieraj dla mnie paczuszki. Jak zbierzesz fajne, no to nawet będzie jeszcze lepiej. Zapłacę jeszcze raz, żebyś zbierała z powrotem. No i oczywiście to należy zrobić, kiedy znowu mamy już bota następnego. Wchodzimy sobie i musimy wejść do terabajta. Tutaj oczywiście nie mogłem trafić na początku. Jak przez przypadek sobie wyszedłem. Kolejna misja się trafiła bardzo blisko, więc zdecydowałem się użyć tych tutaj dwóch prac związanych z wyścigami. I zobaczymy oczywiście, co to tutaj było. To nie pamiętam już w zasadzie, teraz mówię, co już było. Nie jestem pewny, czy to nie było właśnie z helikopterami, ale za chwilę się przekonam, czy to były rzeczywiście helikoptery na niebie. Były to trzy paczki rozrzucone losowo. Nie wiem, na początku no i tak muszę przebiec sobie do opresora, no bo troszeczkę się daleko zrespił ode mnie. Spodziewałem się, że będzie bliżej, ale też było na tyle blisko, że można byłoby przebiec te parę centymetrów dosłownie. Także przechwytujemy nasze surowce zwierzęce, zobaczymy jak to będzie sobie po prostu wyglądało, co to generalnie będzie. I tak, no rzeczywiście, to były śmigłowce, tak jak obstawiałem, że tak było. Więc bardzo szybko udało mi się z nimi oczywiście tutaj uporać. Zaraz tutaj zacznę do nich walić, bo to w zasadzie mówię, po jednej rakietce dla każdego. Paczki oczywiście obok siebie wszystkie spadły, no bo żadna mi daleko nie uciekła. Na szczęście, bo dopiero było, jakby mi się skończyły rakiety w opresorze. I zaczynają one sobie powolutku spadać i spadać. I jak już w końcu opadną na ziemię, to będzie tutaj bardzo dobrze. Generalnie stoję równo na punkcie, gdzie jest ta paczka, więc teraz mi się ona powinna zebrać. No i mamy. Generalnie jest bardzo blisko do magazynu, jak się widzicie, więc moim zdaniem, kiedy mamy taki, nie wiem, około kilometr, warto jest jednakże tych paczek rozwalać, bo to jest tak blisko, że wrócicie. Dodatkowo, że robimy to jeszcze metodą jobwarpsową. One dosłownie jeszcze spadły tam, gdzie jest ta metoda jobwarpsowa, w sensie, gdzie są dosłownie prace wyścigowe zrobione, to nawet było w tym nawet jakiegoś większego sensu, żeby nawet je rozwalać, bo szybko szło się po prostu tym opresorem dostać do tych paczek, więc postanowiłem, że w tym wypadku zrobię tutaj oczywiście wyjątek. No i będę sobie zbierał te wszystkie tutaj paczki, zamiast je rozwalać, bo nie widziałem po prostu tym większego sensu. Lepiej jest to zebrać, będzie znacznie szybciej, lepiej niż takie coś robić. To na początku właśnie tym się nie zorientowałem, ale potem mówię, ty, przecież one obok tego spadły, to nie... Chodziłem, chciałem po prostu się teleportować i zbierałem sobie te paczki wszystkie trzy jak lecą, bo to niż rozwalanie i szukanie na nowo. Już oddaliśmy tamto, także zaczynamy od następnej misji. Następną misją wybierzemy sobie znowu następny magazyn. I ta misja, jak doskonale pamiętam, to niestety była jedna z moich najgorszych misji, jaka mogła być, gdyż dostałem tutaj komunikat. Uwaga, komunikat był najgorszy, jaki mógł być ze wszystkich. Patrzę, nie ma żadnego punktu. To jest wypłyń w morze. Tylko nie na wodzie. Mówię, tylko nie na wodzie, ale dobra, mówię, dobra, niech będzie mógł zrobić, nie? Nie się tutaj tepnąć. Staliłem, że najlepszym będzie teleportem tepnąć się na lotnisko. Oczywiście podjechać tą łodzią, bo i tak będzie ciężko zrobić to na presorze, bo będzie trzeba zniszczyć te paczki. Bo to będzie daleko od każdego, od jakiegoś magazynu, więc nie będzie warto ich zbierać. Jeszcze w tamtym momencie nie wiedziałem, że będę się dosłownie pieprzył z tymi paczkami, żeby je zniszczyć. Uwaga, wiecie, nawet nie wiecie, ile mi tych kurde zajęło niszczenie tych wszystkich paczek. Zanim ja zniszczyłem te paczuszki. O matko, pierwszy jeszcze musiałem tutaj podlecieć, zanim wziąłem tę łódkę, nie? Zanim tamto zrobiłem. To już minęło trochę czasu, ale zaraz zobaczycie, no już nie, no w sumie wyciąłem praktycznie ten fragment, jak się bawiłem z tymi paczkami, no ale to jest jedna z tych misji najgorszych, jakie mogą nam się wylosować, jeżeli zbieranie ich na morzu, zwłaszcza jeszcze niszczenie, kiedy jesteście takim ktoś, kto nie potrafił jeszcze dokładnie wycelować. Miałem straszne z tym problemy, żeby wycelować, ale wchodzimy w dinkę,
i jedziemy tą Dinką oczywiście bezpośrednio przed siebie do tego żółtego punktu właśnie. Jak najszybciej. Czym prędzej, tym lepiej. Tutaj już zastanawiałem się, broń może. Ale zdecydowałem się, że chyba najlepszą rzeczą, jaka może być ten granatnik kompaktowy. Szybko walnę, idzie po sprawie, co nie, no że... Ale że tak powiem, nie, że tak szybko... No, nie do końca właśnie było tak szybko, jak się spodziewałem, ale zaraz tutaj zobaczycie. Dojeżdżam tutaj, o, tam zniszcz ten pojazd, no to wiadomo, no to ja już tutaj próbowałem trafić. Niestety mój cel był taki, że no nie umiałem trafić i... Trzy razy do tego trafiałem, także mój cel jest naprawdę potężny, nie? Ktoś się zapyta, ile masz godzin w tej grze? Ile masz w tej grze godzin? I już wam mówię, nie? Prawie, że 3100 mam godzin i nie umiałem trafić z granatnika, także... No, generalnie jestem wszechpotężny. No i teraz było to najgorsze. Jak ja mam zebrać te paczki na tym morzu? Myślałem, jak to zrobić, nie? Żeby, kurde, dwie naraz, kurde, wybuchnąć. Jak to zrobić? Ostatecznie w końcu mi się udało i jak już parę razy popadałem przez helikopter, w końcu już wybrałem najlepszy kąt i udało mi się zniszczyć te paczki. Zajęło mi to serio na tym nagraniu 5 minut. Autentycznie, ktoś może mi nie wierzyć, nie, ale naprawdę, zajęło mi 5 minut na tym nagraniu, żebym je zniszczył te paczki. Średnio ja robiłem te misje po jakieś 3-4 minuty, czasem tam do 5, nie, w zależności od odległości, jakie były. Tą misję robiłem ponad 10, więc nazwijmy, że byłem bardzo spowolniony. To tak wciul byłem spowolniony po tych misjach. No ale dobra, dostarczyłem tą paczuszkę, byłem już zadowolony, że dobra, misja skończona, przynajmniej to najważniejsze. I mogłem jechać. Ktoś się pewnie zastanowił, dlaczego po prostu nie zmieniłem sesji. Problemem było, dlaczego nie zmieniłem sesji, to to, że musiałbym na nowo sobie ustawić terabajta w zasadzie i dlatego nie chciałem tego zmieniać. Bo on był tak ustawiony, że jak się wychodziło, to był on pomiędzy dwoma magazynami akurat. Co prawda i tak tam się nie tepałem do środka. Ale był no już ustawiony, nie? Nie chciało mi się go na nowo ustawiać, dlatego starałem się warczyć najbardziej, jak to było tylko i wyłącznie możliwe. Kolejna misja, jaka mi się trafiła, była też na trzech gości, więc ja tutaj podbiłem się jednego, rozwaliłem po nim paczkę. Wziąłem dopiero po ostatnim paczkę, bo ja nie potrzebowałem zbierać tutaj trzech. Chciałem, że wezmę dopiero po ostatnim. Ale na początku chciałem sprawdzić, czy jeszcze z broni w ogóle da się zniszczyć, tylko ładunkami wybuch. Okazało, że tylko i wyłącznie właśnie ładunkami wykrył. Jak już tamtego gościa rozwaliłem, jednego od kolejnego, no to akurat łatwo poszło. Bierzemy, oddajemy paczkę i ruszamy dalej na następne tutaj misje. Już praktycznie jest końcówka, jeżeli chodzi o te wszystkie misje. Wiem, że nie mam timeru, ale tutaj na końcu wam wrzucę nawet link, ile dokładnie, znaczy screen, ile trwało to nagranie, że była prawie, że... Kolejny magazyn biorę. Idziemy na stronę. Wychodzimy. I jesteśmy już tutaj od razu na pracy, gdzie od razu przyniosłem. Miejsce katastrofy, tak. Niestety tutaj. Znowu rozdzielenie paczek. Ale tym razem akurat było rozdzielenie takie, że było łatwo to jakoś ogarnąć. Bo to, prawda, to było policja. Ale łatwo tutaj szybko porozdziałem, jak. Łatwo to ogarnąłem. Tylko co prawda trochę mnie pokonali, nie chciałem, żeby mi zniknął opresor, więc się pozbyłem ich. Akurat Miguel Madrazo zaprosił na robotę, ale kiedy zobaczyłem to lobby... Tą drogą, jeżeli chodzi o to lobby tutaj, nie, bo zaraz zobaczycie, załaduje się za chwilkę. To byłem naprawdę zdziwiony, że... Zaraz zaczynamy, mnie robota, nie? W sensie, typu adwersarza bez żadnej premii, tyle osób zagrało. Prawda, coś tam zmienili w tych trybach adwersarza, ale... To może pokażemy sobie później dla sponsorów. Generalnie jak to będzie wyglądało, zobaczymy to. W każdym razie od razu lecimy sobie zanieść tą jedną sztabkę. Tamte wszystkie się pozbyłem, jak się tylko i wyłącznie dało, bo były mi potrzebne. Ale fajnie, że ludzie oczywiście grają w ten tryb, że nie jest tak, że nikt nie gra w ten tryb na adwersarza. Ja sam też w sumie wejdę, mówię, no, myślę, że dla sponsorów przymodnie można nagrać i zobaczyć jak to. No i teraz oddajemy tutaj paczuszkę. Na chwilę miałem takie zdziwienie, tylko gdzie... Wyjście w tym magazynie. I oddaliśmy kolejną. No i chyba to teraz będzie moja ostatnia tutaj już misja z paczkami. Generalnie leciałem po kolei. Chyba to mówię. To jest przedostatnia moja. I leciałem z tymi misjami po kolei. Byłem ciekaw, ile da radę zrobić. Na początku tak obstawiałem, że może do 20 dałoby radę. Bo w sumie praktycznie się teleportuje nie bezpośrednio od tych miejsc, ale...
trochę to zajmowało i mówię, po 4-5 minut mi zajmowało z takim teleportem. Do 12 maksymalnie też dałoby radę. Nawet szybciej, 13-14. Misji? Myślę, że w godzinę takim sposobem jest to do zrobienia. Dużo w każdym razie, żeby wypełnić wszystkie magazyny, bo na wszystkie magazyny to potrzeba jest aż 555 miejsc. Po 3 średnio się zgarnia te paczki, więc to jest chyba 185, tyle. Chyba. Albo coś takiego, no 175, bo teraz to na głowie policzyłem. Nie wiem, czy dobrze. Czas mi o tym powiedzieć. Ale w każdym razie zaczynamy sobie teraz już. Teleport jest do ostatniej misji z paczkami. Także biorę sobie. Generalnie tych misji udało mi się zrobić aż 11. No mówię, ja obstawiam, że tak 13-14, myślę, gdyby nie ta misja na wodzie, jeszcze w niektórych momentach, żeby trochę przyspieszyć. Myślę, że dałoby radę tak do 13-14 zrobić. Na pewno 12 bym zrobił, no bo tam spędzę na tej wodzie ponad 5 minut, więc... Biorąc te 5 minut, wiadomo, że coś musiało... Chciałbym zrobić przynajmniej jedną misję, więc 12 bym... No może do 13. I tak, tutaj generalnie, gdzie jestem, mamy przechwycić samochód od policjantów. Jednakże ja tutaj oczywiście trochę skasztaniłem i zabrali mi opresora. A poza tym nie ruszyłem się tym wozem praktycznie w ogóle, więc jeszcze do tego znowu jak wsiądę, znowu będę miał pościg. Dopiero jakby jakiś kawałek bym odjechał, wtedy byłoby w porządku. Ale że niestety nie odjechałem, no to był przy... Ale na szczęście patrząc sobie w swój telefon, miałem jeszcze jakieś roboty, żeby móc pozbyć się łatwo tego pościgu, więc... Jak już odjechałem jakiś kawałeczek, zdecydowałem się, że pozbywamy się pościgu oczywiście. I możemy w takim razie dojechać jakoś tam... do celu, co oczywiście mój trochę pojazd, nazwijmy, że odjechał daleko, no bo palno tam ścianę jechał sobie jak ja. I oddajemy ostatnią paczkę i tym samym kończymy robienie tych misji. Nagranie zajęło mi tam chyba godzinę i minuty. Jak to sobie pociąłem, to widzimy, mamy prawie, że tam 23 minuty. Ostatni jeszcze sobie kliknąłem, żeby zbierała mi paczkę. Tyle w sumie. No nie zbierałem nawet magazynu podczas tej premii, no mówię, ja fanem paczek nie jestem, ale może na następną premię sobie zbieram te magazyny. Może, nie wiem, zobaczymy. Ale to tyle, więc przynajmniej 12 misji tym sposobem da radę moim zdaniem zrobić. Na pewno byśmy się zrobili, skoro ja zrobiłem 11, w jednym się powiedziałem 5, ale myślę, że do 14 ktoś z was by ogarnął. To jest fajne, szybkie, to zależy już od was. No ale to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Także no, byłoby na tyle. Do następnego, cześć!